taka troszeczkę indywidualna. Otóż ja rozumiem, że bardzo istotne dla każdej dzielnicy jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych, czyli te wszystkie kwestie związane z infrastrukturą komunikacyjną, ulice, drogi, chodniki i tak dalej. To jest bardzo ważne. I akurat w naszej dzielnicy dziewiątej, która jest właściwie małą dzielnicą i bardzo łatwą do opanowania, także rozpoznanie jej problemów nie jest trudne. Ta kwestia, czyli infrastruktura komunikacyjna, no nie jest rozwiązana, bo z racji tej, że jest to dzielnica, która powstała w obszarze podkrakowskich małych osiedli, wiosek, te ulice są z wieku XVIII i może jeszcze wcześniej powstały jako drogi lokalne, więc wiadomo, że nie mogą spełniać warunków, których oczekują mieszkańcy nowoczesnego osiedla, nowoczesnej dzielnicy. Tutaj oczywiście można powiedzieć, że borykamy się z tymi problemami. Nie wiem dlaczego tak długo, bo wydaje się to oczywiste i problem powinien być no, do rozstrzygnięcia w miarę szybko i z sukcesem. Ale tak nie jest. No na pewno, jeżeli wypowiadał się na ten temat pan przewodniczący Rady Dzielnicy, który zajmuje się tymi problemami, bo jego konik infrastrukturalny, to mówił na ten temat, więc ja oczywiście także zgadzam się z tym, że potrzebne jest rozwiązanie systemowe i to nie tylko przebudowa pewnych ulic, ale rozwiązanie, na które czekamy od dłuższego czasu, czyli budowa ulicy Nowoobozowej czy 8 Pułku Ułanu, bo tutaj nazwa jest, że tak powiem, robocza. A nie wiem, czy akurat to rozwiązanie, że tak powiem, zadowoli wszystkich mieszkańców i czy to będzie koniec tych wszystkich działań na polu przebudowy infrastruktury komunikacyjnej. My jako zarząd sugerowaliśmy i w dalszym ciągu to podtrzymujemy, aby w planach miejscowych te kwestie zostały rozwiązane. Niestety tutaj no, kompromis nie jest zadowalający. Wiele wskazywanych przez nas rozwiązań pominięto. W związku z tym zapewne w momencie, kiedy plany miejscowe zostaną uchwalone, ta kwestia nie zostanie zamknięta. Natomiast dla mnie osobiście istotną sprawą są takie tematy ekologiczne. Dzielnica dziewiąta to jest duży obszar zieleni. Na naszym terenie istnieje park, to jest ponad 11 hektarów. Park, który jest chyba ostatnim na terenie Krakowa, parkiem leśnym. I wystarczy po prostu pospacerować alejkami tego parku, aby się zorientować, że jest on bardzo zaniedbany. Że nie ma planu, który by mówił o jakiejś bodaj cząstkowej rewitalizacji tego obszaru. Poza tym, że oczywiście są alejki, jakaś tam drobna infrastruktura taka parkowa, to nic się na terenie tego obszaru zielonego pozytywnego nie dzieje i to jest ogromna strata, dlatego że no, nie da się odrobić później tych zaniedbań wieloletnich, jeżeli chodzi o zieleń. No, nie wiem dlaczego tak się dzieje, no ale tak po prostu jest. Ponadto obok siedziby Rady Dzielnicy znajduje się Las Borkowski. To także jest kolejny obszar zielony, który jeszcze w latach 30. miał gotowy plan zagospodarowania przestrzennego.
zagospodarowania, no właśnie takiego, które jest nam potrzebne, to znaczy idącego w kierunku rekreacji. To zostało oczywiście zapomniane. Ten las jest teraz często miejscem dzikich wysypisk. To jest także miejsce, na które łakomym okiem zerkają deweloperzy. I to jest no, też problem przyszłościowy, ponieważ wiadomo, że wszelkiego rodzaju plany, które miały być zrealizowane, łączą się z określonymi środkami, które trzeba zabezpieczyć na realizację tego pomysłu. Ponownie wraca do nas problem przedszkola. To jest przeze mnie wspomniany już tutaj obszar działań społecznych, ale jeżeli przedszkole, to zapewne niebawem będzie także problem szkoły podstawowej na terenie dzielnicy, bo istnieją tylko dwie szkoły przy ulicy Fredry w Łagiewnikach i przy ulicy Strąkowej, tutaj na terenie osiedla Cegielniane. Natomiast w Borku Fałęckim nie ma takiej szkoły, powstają nowe budynki w tym rejonie, rozrasta się dzielnica, powstają, no także płyną przez obszar sąsiednich dzielnic. To jest bardzo zaniedbana na terenie naszej dzielnicy ten odcinek szczególnie, prawda, bo to płynie w bezpośredniej bliskości Białych Mórz, rzeka Wilga, która jest zanieczyszczona i jej klasa czystości, no to ja nie wiem, czy już mieści się w jakiejkolwiek skali. Ponownie na ten temat, czy mówiliśmy na ten temat, pisząc rozmaite pisma do stosownych wydziałów, no ale to chyba niewiele da w tym momencie. To jest bardzo przykra refleksja. Potok rzewny, który na naszym terenie ma bardzo piękny użytek ekologiczny, w swoim biegu jest tutaj przez teren Borku Fałęckiego bardzo zaniedbany. Potok Młynny Kobierzyński to już jest po prostu skandal ekologiczny, bo w trakcie budowy bloków powyżej ulicy Podhalańskiej. Ten potok został po prostu zasypany styropianem i zalany betonem. W trakcie budowy bloków nie zachowano no, takiej staranności, aby ten ciek wodny zabezpieczyć. Te wszystkie tereny, które znajdują się poniżej tej zabudowy przy ulicy Podhalańskiej, no po prostu zostały ekologicznie zniszczone. Także podsumowując, ja widzę tutaj właśnie te trzy problemy. Ekologia, bo do tych, że tak powiem, wszystkich działań jeszcze dołączyć należy brak kanalizacji w różnych częściach dzielnicy, a zatem ścieki są odprowadzane do tych właśnie cieków wodnych, które wymieniłam poprzednio. Tereny zielone, które są w swej perspektywie zupełnie pozbawione planu zagospodarowania. No i oczywiście problemy związane z rozwojem dzielnicy, czyli taki czynnik ludzki, żłobek, przedszkole i szkoła podstawowa. Dziękuję bardzo. Czy słyszała Pani o budżecie partycypacyjnym, a jeśli tak, to widziałaby Pani możliwość zaangażowania się we wprowadzenie go w swojej dzielnicy? Tak, nawet powiedziałabym, że bardzo się zaangażowałam we wprowadzenie tego budżetu obywatelskiego czy partycypacyjnego. Wraz z kolegami przygotowaliśmy uchwałę taką intencyjną, aby ten budżet tutaj zaistniał w pracach Rady Dzielnicy. Przeznaczyliśmy nawet określoną kwotę, która byłaby zarezerwowana w budżecie dzielnicy w roku 2014. Niestety
nie uzyskaliśmy wsparcia radnych w tym zakresie. Ja jestem głęboko przekonana, że jest to możliwość zaktywizowania mieszkańców dzielnicy, że ten rodzaj budżetu, wydzielenie, prawda, z budżetu takiego budżetu celowego obywatelskiego w dużym stopniu pomógłby w przekazywaniu informacji w kierunku mieszkańców na temat pracy Rady, na temat tego, w jaki sposób przygotowuje się uchwały, w jaki sposób rozdziela się środki na poszczególne zadania, czyli po prostu dałby szansę pokazania pracy Rady od kuchni, czego mieszkańcy oczywiście nie znają. No to jest przecież zrozumiałe, że jeżeli na co dzień nie pracują wraz z radnymi, to po prostu ich wiedza w tym zakresie nie jest kompletna. A zaangażowanie się w przygotowanie takiego projektu inwestycji, która byłaby realizowana właśnie z tego budżetu partycypacyjnego, dałoby szansę, no myślę, że sporej grupie mieszkańców zrealizowania, że tak powiem, tych pokładów, tych możliwości, które w nich tkwią, jakiejś takiej aktywności obywatelskiej. No oczywiście dałoby także tą możliwość nawiązania może bardzo dobrych, w przyszłości owocujących jakimiś ciekawymi rozwiązaniami kontaktów radnych z mieszkańcami. Dziękuję. I ostatnie pytanie, troszkę już była o tym mowa. Czy Pani zdaniem dzielnice powinny posiadać odrębną osobowość prawną? No, tak jak mówię, to jest zagadnienie, które no, nie jest takie łatwe do rozstrzygnięcia w sposób prosty. Wydawałoby się, że tak, że osobowość prawna dzielnicy w dużym